Siemano ludzie, witam w kanale odcinku z Detroit Become Human. Kontynuujemy naszą przygodę. Connor, this time. Henkiem, oczywiście. I co tym razem? Jakiś street food, jakiś food truck. Pokłóć się z pułkownikiem Hendersonem. Że Hendersonem, Andersonem chyba. No i dobra, lecimy. A, bo to jest po tej akcji się odwaliła w tym, w biurze. Tak na zrzucił. Okej. Okay. Chicken feet. Chicken sandwiches. Po ostatnim pewniaczku byłem w plecy tygodniówkę, więc... Tym razem jest inaczej. Daję 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Kim ty gościu jesteś? Aha, licencja inspekcji sanitarnej Detroit. Sanepid. Taki, wygląda na takie średnie legitne, no ale dobra. Tutaj co mamy? Udział w nielegalnych grach hazardowych, oszustwa. Z ciekawymi ludźmi się zadajesz, Hank. Ten gościu to kto? Ups. Opór podczas aresztowania, łamania przepisów dotyczących higieny, właściciel firmy. Okej, okay, spoko. Dobra, Henka nie będziemy skanować, bo nie mam po co. Henka znamy. Dobra, wchodzę. To rozumiem. Ej, nie pożałujesz. Na co ci chodzi? Nigdy nie robisz, co każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Przepraszam za moje zachowanie na posterunku. Nie chciałem być niemiły. Wow. Nawet wazeliniarskie przeprosiny ci wygrali. Chciałby Cyberlife o wszystkim pomyślały. Ano. Jak widać? Co my tu mamy? Hamburger. Najzwyklejszy. Halo? Halo? Zaskanować tego nie mogę, czemu? Halo? Zaskanować tego nie mogę. Coś się zepsuło się. Dzięki, gry zgodniałem. Coś się zepsuło się. Wszędzie za mną łazi. Powinieneś się cieszyć. Życzę smacznego. Dziękuję. Nie chcę pana martwić, poruczniku, ale myślę, że pański kolega uprawia nielegalny proceder. Każdy orze jak może, żeby się utrzymać. Jak nie dzieje się krzywda, nie wtrącam się. W sumie można i tak. Może podzielę się tym, co wiemy o defektach. Czytasz mi w myślach. Mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. Łopatologicznie. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu? Chociaż nie. Wróć. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyberlife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to ktoś zjebał. Tam jeszcze ty. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi androidów? Mam swoje powody. Miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu
Pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? A jakże? Wiesz już wszystko na mój temat. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i... spędza pan dużo czasu w barach. Do jakich wniosków dochodzisz? A bo ja to wiem. Praca z osobą, która zmaga się z problemami osobistymi, jest wyzwaniem. Ale mój model potrafi się do tego z powodzeniem zaadaptować. No, zaufanie nam zrosło. ...dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się? Jeszcze jak? Muszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. Konor! Czekajcie chwilę, tylko coś sprawdzę na sekundkę. Dobra, lecimy dalej. Co? Przepraszam. Wysyłałem raport do CyberLife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? A może? Już idę. A może lubię windy? Może lubię sobie stać w tej windzie? Co wiemy o tym kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Jezu Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. Ty naprawdę... Jura, gołąb skalny. Dostałeś raport tam w windzie? Przymykając oczy. Dokładnie. O, panie. To diodę sobie zamontuj. FBI, open up. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Oj, Hank, z buta wiążą. Co to kurwa być? Chryste, panie, jak tu capi. Poszukaj mieszkania. Tutaj coś mamy, tutaj coś mamy. No i gówno z tego będzie. Goście zmył. Wierzona osoba nie je. Co my tutaj mamy? Wierzona osoba też się ozwie, dzikie zwierzęta. Okej. Okay. Krótka wojskowa. Inicjały RT. RT. To pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle, zachowanie godne siedmiolatka. Co tutaj jest? Prawo jazdy podrobione. Oczywiście. Prawo jazdy jest podrobione. Super, warto było tu wpaść. Czekajcie, co my tutaj mamy? Dioda. W zlewie jest jego dioda. Nic dziwnego, że to android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. Niebieska krew, Tyrium. E,
ZA9. Wiesz, co to znaczy? RA9. 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt czy coś. Co my tutaj znajdziemy? Drewniany stołek, niedawno noszony ptasie odchody. Lisa, książę go niedawno używane. Północna aura czerni. Kurde, miałem tam jedną konstrukcję, chwila. Chwila, miałem tam jakąś konstrukcję. To się troszeczkę zajebał w akcji. Dobra, co my tutaj mamy? Bo to, że on był tu niedawno. No to, to już wiem. Upadł ze stołka. Pobiegł do salonu. Dobra. Zaczyna być ciekawie. Myślę, że tutaj żeśmy coś mieli sprawdzić. Mech. Prawdziwe książki. Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie je zbieram. Elektroniczne książki. Nie da się powąchać. Nie mają tych pożółkłych stron. Pewnie nie masz pojęcia, o czym mówię. No właśnie to trzymam, wiesz? Coś? Nie wiem. To chyba notes, ale nie odczytam. No bo tutaj dalej. Pod pośrednictwem świeży. Środek galwanizowanej stali. Metalowy hak, stal nie drzewna. Ślady palców świeże. Podejrzane po obiegu w kierunku wejścia. Podejrzane słyszał, jak wchodzimy. Podejrzane wciąż tu jest. Na stydychu jest. No nie wierzę. Ladies and gentlemen, we got him. Cyk, elowa. Jebane w dupę gołębie. No i na co czekasz? Goń go! O nie. Teraz, żebym tutaj nic nie zepsuł, żadnego quick time eventu. Jak on tak daleko jest, halo? Chyba tędy. Tam widzę gnoja. Gdzie uciekasz? Chyba tutaj się zamknęło. Tutaj się otwiera. Dobra, jest tam. Biegniemy tędy. Cyk. Thank you.
Cyk. Chodź tu, gnoju. Gdzie spieprzasz? Pozwoliłem ci uciekać? Zamknij się. Pracuję, nie widać? Nie widać, że ja tu pracuję? Dobra, do ostatniego. Shit. Green defekta. Dobra, Henka, ratujemy. Kurwa! No kurwa! Był w garści! I chuj! To moja wina. Byłem zbyt powolny. Dorwałbyś go, gdyby nie ja. Nieważne. Wiemy, jak wygląda. Znajdziemy go. Ty, Connor. Nic, nic. Connor, nic, nic. No dobra, udało nam się. Tutaj było, Rupert popełnił samobójstwo i Rupert uciekł. Dobra, o, Jerycho. Sekto? Kim jesteście? Zbiegami. Takimi jak ty. Nazywam się Josh. Jestem Simon. North. Wiedzieliście, że tylko android da radę tu trafić, prawda? Tylko tacy jak my mogą odnaleźć Jerycho. Jeśli odszyfrowałeś znaki, to tylko dlatego, że jeden z nas dał ci klucz. Za miejsce, gdzie można być wolnym. Znajdź Jerycho! I ukrywacie się tu, żeby przeżyć? Tak rozumiecie wolność? Ludzie nas nienawidzą. Możemy przetrwać tylko w ukryciu. Dla takich jak my nigdzie nie jest bezpiecznie. Gdyby ludzie nas znaleźli, zabiliby nas. Nie wiem, co myśleć. Podobno Jerycho to miejsce, w którym androidy są wolne. Przecież jesteśmy wolni. Może liczyłeś na coś więcej, ale przynajmniej nie mamy tu panów. Do nikogo nie należymy. Rozumiem, jak się czujesz. Ale mamy tu więcej wolności niż ktokolwiek inny. Przyszedłem do Jerycha szukając nadziei. Wygląda na to, że jej tutaj nie znajdę. Miotasz się. Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Zostań tu. W Jerychu na pewno nic ci nie zagrozi. Idź pogadać z Lucy. Ona będzie mogła ci pomóc. Okej. Okay. Fajne przywitanko. Zapalada. Nie palimy ogień. Słyszałam, że ludzie też boją się śmierci. Wiesz, co się dzieje, jak umieramy? Nie. Nie, nie wiem. Ja już niedługo się dowiem. Jak się nazywasz? Markus. Miło cię było poznać, Markus. To nieźle się poznaliśmy. Poznaliśmy się trzy słówka jedno.
ciekawe, kim ona była. Jak jeszcze służyła. A tutaj kogoś mamy? Wyrzucili go, po tym jak już im się znudził. Zanim go znaleźliśmy, żył na ulicy. Wszyscy się wyłączą, jeśli nie będziemy mogli im pomóc. Dlatego trzeba zdobyć tyrium i biokomponenty. Trochę odzyskujemy z tych, co się wyłączyli. Ale zawsze za mało. To jak mogą przeżyć? Nie mogą. Powoli wymieramy. To nie jest złe wymieranie. Wiecie, tutaj jeszcze jest zapalana. Tu są jakieś pojemniki. Nie zostało już poziomione jakieś. Aha, biokomponenty i tyrium pewnie. Cyberlife. Magazyn Cyberlife, Doki West, Thorn Avenue, Detroit. Okej. Znać Lucy. No to przecież chyba jeszcze możemy tutaj coś z kimś pogadać. Możemy zapalić. Ja myślę, że widzimy chyba jedną beczkę, gdzie można zapalić ogień. Tutaj jeszcze jest do zapalenia. I co? Coś tu jeszcze mamy? Wow. Tu jakiegoś gościa mamy. Chyba nie jestem w najlepszym stanie, co? No, tak średnio. Diagnostyka mi się popsuła. I tak nie dowiedziałbym się nic ciekawego. Co ci się stało? Przywiązali mnie do samochodu. Chyba chcieli się trochę zabawić. Nie chcę się wyłączać. Naprawdę. Nie chcę się wyłączać. Nadzieja umiera ostatnia, jak to mówią. Dobrze, coś tu jeszcze mamy, tutaj jeszcze mamy tam chyba tą dupę. Tam jest chyba ta cała Lucy. Znaczy możesz pogadać z tą dziewczyną. Znaczy co nam ty ciekawego powiem. North. Jak długo tu jesteś? 4 tygodnie, 3 dni, 11 godzin. Miesiąc. Kiedy uciekłam, nie miałam dokąd pójść. Jerycho nie było najgorszą opcją. Kto znalazł to miejsce? Nikt już nie pamięta. Ktokolwiek to był, jego ciało pewnie leży gdzieś na tej łodzi. Jaką funkcję pełniłaś przed Jerychem? Co ci do tego? A co cię tak kurwa obchodzi? Nie interesuj się, bo ci mordę dostaniesz. Jak szukasz pocieszenia, to słabo trafiłeś. No właśnie, kurwa, widzę. Dobra, co więcej chyba nie mamy żadnych aktywności. Będziemy pogadać z Lucy. Witam panią. Jesteś Lucy? Siadaj. Sit down, bitch.
Pokaż. Auć. Zatrzymam krwawienie. O kurwa mać. Dobrze, że nadal nie czuję bólu. Ała. Wybij to. Tydium? To chluśnie bołośnie. Daj mi rękę. Give me your hand. Teraz nie masz nic. Wszystko straciłeś. Widziałeś piekło, które teraz żyje w tobie. Masz zbolałą duszę. Trochę w niej ciemności, trochę światła. Który z nich wygra? Twoje wybory ukształtują nasze losy. Dobra, zaproponuję plan Simonowi. A co, nie już mają jakiś plan? Raczej on? Szybki skubany. No Simon oczywiście na samym środku. Simon! Wiem, gdzie możemy znaleźć części. W magazynie CyberLife w porcie Detroit. Mają tam wszystko, czego trzeba. W dokach są straże. Nie możemy tak po prostu tam sobie wejść. Ludzie nam na to nie pozwolą. Nie będziemy prosić ich o zgodę. Nie mamy żadnej broni. A nawet gdyby, nikt z nas nie umie walczyć. Możemy wykraść te części bez walki. Wystawimy się na śmierć. Być może. Ale to i tak lepsze niż czekanie na śmierć. Wchodzę w to. To miała rację. Można by spróbować. Okej. Niech będzie. No i wszyscy przekonani, elo, solidarność, jak najbardziej. No i też tutaj dużo nie było do porobienia. Wszystko, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Cały plan został wykonany. Dobra ludzie, tak więc cóż, w tym odcinku to było na tyle. Jeśli wam się spodobało, wstawcie lajka, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z Detroit. Trzymajcie się i do jutra. Fight back.